Dobra. Dobry. Dobry. Uwaga. Teraz na to. Kurde, no jak nie to, to to. Weź tutaj normalnie wskocz. Już wiem, że mogę się pożegnać z klejnotem za 3 śmierci, więc... Tam... Nie problem. To samo mogę poza nagrywaniem zrobić równie dobrze. Wolę tylko wiedzieć... Odnośnie tego ukrytego klejnocika i... Kasety retrospekcyjnej. Wiem, że mamy 4 poziomy lub 5 teraz do nadrobienia, ale no kurde... Nie powiem, że nie cały czas mi na tym zależy, no. Chcę, jak się czegoś podejmuje, to chcę to mieć ukończone. Dobra, ludzie, wiecie co? Chyba olewamy tamtą sekwencję, bo to jest szkoda zachodu trochę. Jedna z trudniejszych sekcji, na którą trochę nie jestem przygotowany, a wolałbym już mieć to wszystko za sobą. Więc już powiedzmy, przejdźmy dalej. Nie ma sensu tracić więcej czasu. Zobaczmy, co tutaj jest. Przynajmniej ta sekwencja jest jeszcze jako tako w miarę sprawiedliwa. Akurat, no mówię, zdaję sobie sprawę z tego, co ominąłem, ale szczerze mnie to wali teraz na chwilę obecną. Aż wiecie co, chyba zaryzykuję i zrestartuję poziom, żeby po prostu zdobyć tę kasetę retrospekcyjną. Myślę, że to będzie dobry pomysł. Dobra, jestem z powrotem. Teraz ogarniamy, co trzeba. Mam nadzieję, że tu gdzieś będzie ta kaseta VHS. Jezu, co ja mam z tymi VHS-ami? Retrospekcyjna. Nie, ja naprawdę zaraz jakieś kurde szajby dostanę przy tej grze, nie? Autentycznie już mi się to przestaje podobać. To już jakby przekracza jakąkolwiek granicę dobrego smaku. Dobra. Tu się nam udało bez umarnięcia. Bez zgnięcia. Dobra. Tam oczywiście odejmuję sobie skrzynki z kolorowego bonusu. Więc zobaczmy. O Jezus Maria, co to jest? Bez kitu, o nie. Ale to będzie przesrany bonus, nie? To będzie jeden z trudniejszych. Tak samo jak właśnie mówię. Te pozostałe. Teraz tylko proszę, nie jest mi fajnie byłoby mieć tą retrospekcyjną, no. Tak, jak nie góra, to dół, nie? Jak nie dół, to góra w sumie, to chciałem powiedzieć bardziej. Skąd ja to wiedziałem, że to się tak skończy? Skąd ja mogłem to wiedzieć? Chyba z kątowni. 44 skrzynki. No to jestem ciekaw, ile w tym kolorowym bonusie trzeba zdobyć. O, mogłem w sobie tak to zrobić.
Wiem, że będę musiał tutaj nadrobić klejnot za wszystkie skrzynki, ale szczerze wali mnie to. Naprawdę mnie to wali. Więc co, powiedzcie, co tam u was może w sekcji komentarzy, jak wy sobie spędzacie ten listopad. Bo ja się, jak widzicie, spędzam go produktywnie. Jeśli chodzi o filmy. Dobra, walić. Walić te skrzynki, walić, dosłownie walić. Przejdźmy po prostu tę rundę bonusową, bo i tak tutaj wiem, że 100% nie zrobię, więc chociaż przejdźmy tę rundę bonusową, chociaż ją przejdźmy. Bo już nie mogę dłużej patrzeć na ten level. Tam była końcówka. Ale dobra, skoro już wiemy mniej więcej jak przejść tę rundę bonusową, to po prostu idźmy dalej. Zobaczmy, gdzie jest ta. Kaseta retrospekcyjna. Uwaga. Tam coś jest u góry. Chyba. Nie, tam nic nie ma poza skrzynkami. Chociaż kto wie, może ta taśma retrospekcyjna jest jeszcze wyżej postawiona. Ja się tam nie znam. Kurwa. Jezus Maria, no to jest jakiś kurde absurd już. Od razu na hita bierzą. Dobra, gdzie jest ta kaseta? What must I do to prove myself? Mother's name, Sharon. Childhood pet, frog with googly eyes. Favorite food, buttered noodles. Butter on the side. Henryo, change the password to my diary. This brute's been snooping. Tutaj jest. Czyli byłem blisko. Chcemy powtarzać, bo już na ten level nie mogę patrzeć. Dobra. Dobra, spróbujmy. Chociaż jesteśmy blisko końca. Dobra, walić. Zrobię to poza anteną. Zbiorę te kasety V. Retrospekcyjne. Przynajmniej wiem, gdzie one są, więc tyle dobrze. Gorzej byłoby, gdybym musiał pokazywać w postprodukcji znowu drogę i jak tam mniej więcej się dostać do tych specjalnych dróżek, więc olejmy to. Po prostu klejnoty tutaj zdobędę poza anteną. Skupmy się teraz na priorytetach.
Patrzcie, ile żeśmy kurde skrzynek ominęli. I nic nie dostaniemy, nie? Kompletnie nic. Zero. Nul. Nie, no, dobrze nam ten poziom poszedł, kurde. Świetnie. Nie, no jestem z siebie zadowolony, powiem wam szczerze. To po prostu jest mistrzostwo, nie? Dobra. Zamek Korteksa. Ostatnia kaseta retrospekcyjna. Teraz tutaj będzie full skupienie, więc dlatego będę mało się odzywał, ponieważ chcę to zdobyć przed walką z bossem. Chociaż jedną kasetę tutaj, żeby zdobyć. Ja nie proszę o tak zbyt wiele, a tylko nam już trzy zostały do samego końca, więc wtedy by dwie zostały. I miałbym to już z głowy. I wtedy następną sesję bym mógł już zacząć już od tych poziomów VHS-owych. Dwóch. Dobra, niech to będzie już. Proszę, 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 proszę. You'll never find me, Neo Cortex. This castle is a maze. I alone know all of its secret halls and passages. Like the one behind the portrait of Grandfather that opens when you press on his triangular fossa? But how? No i tyle miałem z kasety retrospekcyjnej. Dobra, próbujemy raz jeszcze. Bo to początek poziomu jest dopiero, więc to jeszcze da się jakoś przeżyć. Gorzej byłoby, gdyby to była końcówka, to wtedy już bym powiedział: o nie, 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 koniec, koniec. Dobra. To było całkiem, całkiem creepy, nie powiem, że nie. Dobra, walić tam to życie, serio. Nawet czasami nie warto się poświęcać dla takiego życia. Czasem po prostu nie warto. Dobra, mamy tutaj checkpoint w postaci rundy bonusowej. Tej w ogóle rundy bonusowej nie kojarzę. To jest chyba jakaś specjalnie pod tę gierkę zrobiona, bo z tego co mniej więcej, o ile dobrze kojarzę, to niektóre rundy bonusowe były wzorowane na właśnie Crashu 1, 2, 3, a tutaj mamy jakby zupełnie taką nowość, nie? Zobaczmy, jak ta runda bonusowa będzie wyglądać. Najwyżej, jak się nie uda, to po prostu pokażę wam, ile tam skrzynek trzeba zebrać i gdzie jest mniej więcej exit, żebyśmy po prostu już dali sobie spokój z tym. A jak się nie uda nam zdobyć skrzynek, to też nie jest nic złego. Ja to wszystko oczywiście mówię na drobie, tak więc nie macie się o co martwić. I nie będę się poddawał, będę tak czy siak robił 106%. Mimo że nerwicy dostaję. Bo uważam, że nie ma sensu się poddawać w momencie, kiedy jestem blisko końca gry. A poza tym podjąłem się i chcę słowa dotrzymać. Ja mogę ponarzekać, ale
Poddawać się nie mam zamiaru. Jedyne z czym nie będę chciał oczywiście nigdy, ale to przenigdy się czego podjąć, to czasy twórców w Nitro Fueledzie. Jest to challenge, którego raczej nigdy się nie podejmę, bo szanuję swoje nerwy jeszcze w jakimś tam stopniu. W jakimś oczywiście, co nie oznacza, że stuprocentowo szanuję swoje nerwy. Tego nie powiedziałem. Dobra, tak to się trzeba, tak to trzeba przejść tę rundę bonusową. Aha, i tam jest jeszcze. Tam jest końcówka, dobra. To już wiemy, jak to mniej więcej ogarnąć. Dziękuję za uwagę, lecimy dalej. No, to również dziękuję za uwagę. Powtarzamy. Mogłem w sumie tak doskoczyć. Embryo, do you not recognize your old master? I'm the real Cortex. No, Embryo, I am. Ding dong, ding dong. Oh my, sounds like the doorbell. I'd better go see who it is.